Dobry, Jan Piński i Tomek Szwegier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, jak rząd PiS, jak Kaczyński, jak Morawiecki będą przejmować firmy. Tak, drodzy Państwo, 2 dni temu Rzeczpospolita poinformowała, że rząd PiS przyjął projekt ustawy, który umożliwi im wgląd w niejawne dane tysięcy firm. Przedsiębiorcy zaczęli krzyczeć, że to narusza tajemnice handlowe i stanowi zagrożenie dla strategicznych sektorów. Przedsiębiorcy ostrzegają, że to oznacza, że rząd dostanie wgląd w tajemnice firmy, pozna marże, sieci kontrahentów, plany inwestycyjne czy opisy ryzyka niewypłacalności. Oczywiście na czele tego stoi Janusz Cieszyński. Dlaczego mnie to nie dziwi? Minister cyfryzacji. To jest ten pan, drodzy Państwo, który dał 160 milionów złotych na gębę panu Izdebskiemu. To jest ten panu, który jak się zaczęły problemy, to się skremował ze wstydu. I to jest też ten pan, drodzy Państwo, który no, generalnie był pod ochroną bezpieki PiSu, chyba nadal jest, chociaż podobno nie żyje. Najbardziej, drodzy Państwo, przejdzie do historii to, że kilka miesięcy zajęło stwierdzenie, że on został jednak że ten, kto został skremowany, to jest on, a dowód na to, że to on został skremowany, polega na tym, że znaleziono próbkę, która należała do niego. No jakoś próbka, która została zbadana, należała do niego i na tej podstawie orzeczono, że on jest, że to jego skremowano. To jak tobie ktoś pobierze krew i mnie, to okaże się, że to jest nasza krew, rzeczywiście. Tak. Szanowni Państwo, tak właśnie zawsze zwracaliśmy uwagę, że można było zrobić jedną prostą rzecz, pobrać krew od trupa. Prawda? Gdyby była krew pobrana od nieżywego pana Izdebskiego, to ona ma takie specyficzne właściwości, które pozwalają stwierdzić, czy on był żywy lub czy martwy. I pozwalają też stwierdzić, czy to była jego krew. No jakoś takiego dowodu nie wiedzieć czemu nie ma, mimo że, drodzy Państwo, to jest najprostsze do zrobienia. Po prostu podejść i pobrać krew trupa. Ale co my się tam znamy, prawda, Tomku? Nie, no to jak to? Idziemy, drodzy Państwo, dalej. Prezes pracodawców RP, Rafał Dudkiewicz, pracodawca RP, jedna z najstarszych organizacji założona przez Andrzeja Malinowskiego. Gromadzenie w jednym repozytorium ogromnej ilości informacji o przedsiębiorcach stwarza poważne ryzyko ataków hakerskich z kraju i zagranicy. Będą to też dane spółek Skarbu Państwa działających w sektorach znaczenia strategicznym, w tym branży energetycznej czy zbrojeniowej. Drodzy Państwo, my nie o tym. Ataki hakerskie to najmniejsza rzecz, której się należy tutaj obawiać. PiS tworzy target na firmy działające w określonych branżach. To jest, w każdej branży są firmy, które odnoszą gigantyczne sukcesy. Tajemnica tych firm to jest, dlaczego akurat jednym się udaje, a drugim nie. Dlaczego jedni odnoszą sukcesy, a inni nie. Więc dzięki temu, co zostanie tutaj zrobione, plus pełny wgląd w konta, które już mają, będą w stanie przede wszystkim nacisnąć każdą z firm, to znaczy być może nie każdą będą w stanie przejąć, ale każdą będą w stanie zniszczyć. Będą w stanie stwierdzić na przykład, od których kontrahentów zależy. Od pieniędzy, w takim wypadku wystarczy na przykład nacisnąć 3 kontrahentów, żeby nie zapłacili faktury w terminie. I drodzy Państwo, nagle wywołują u kogoś po prostu gigantyczny problem. Wystarczy wiedzieć w czyich, to jest to powiedzenie, no jak to, ale jakże to tak. To jest tak, drodzy Państwo, że jeżeli mogą, to będą nadużywać tej władzy. Ja powiem i powtórzę jeszcze raz a propos inwigilacji. Kiedy znacznie poszerzono zakres inwigilacji po 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, to w Stanach Zjednoczonych wybuchł wielki skandal związany z tym, że pracownicy NSA, to jest Krajowa Agencja Wywiadowcza, Krajowa Agencja Bezpieczeństwa, jak tam zwał, tak zwał. To była kiedyś najbardziej tajna organizacja w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczono nawet ten skrót na, jak w latach 90. no such agency, czyli nie ma takiej agencji. No i co się okazało, że pracownicy tej organizacji wykorzystywali dostęp, który dostali do maili, do telefonów, do SMS-ów, do wszystkiego. Uwaga, do bycia chłopakami, dziewczynami marzeń swoich obiektów seksualnych. To znaczy nie dość, że, no bo to dzięki temu mogli usłyszeć kotku, po prostu czytasz mi w myślach.
albo ten. Natomiast Jest nie. jedynym mężczyzną, który mnie tak rozumie, tak. Tak, tak, tak. I kobietą, bo to działało w dwie strony. To kobiety Właśnie też. coś dla ciebie, coś dla ciebie, naprawdę. No i tam było, działało jeszcze to w ten sposób, drodzy państwo, że oni nie tylko aktualnych partnerów, żeby tam popracować nad jakością związku i zrozumieniem, ale oni tak po prostu targetowali sobie, kogo by chcieli poderwać i sprawdzali właśnie, jak tam u takiej osoby, po czym chodzi, jakie na przykład rzeczy ogląda na portalach erotycznych, co wpisuje, co sprawdza i następnie tak z takim zespołem tym uderzali. Po co to mówimy? Dlatego, że jeżeli mówimy, to jest prosta historia. Od Frederica Bastiat, który takiego myśliciela, który mówił, on mówił tak bardzo źle o kondycji ludzkiej. On mówił, że jeżeli ludziom pozwolimy żyć na koszt innych, to będą żyli. Ja to prawo takie rozprowadzam na inne rzeczy, że jeżeli ludzie dostaną okazję do skorzystania z takich rzeczy, to wykorzystają je dla niecnych rzeczy, czyli wykorzystają je dla wpiegowania partnerów obecnych, potencjalnych. Każdych. Tak samo jak tutaj stworzysz po prostu magazyn danych dotyczących firm, to znajdą się kolesie, którzy po pierwsze zaczną używać tego do swoich własnych prywatnych biznesów i znajdą się kolesie, którzy zaczną handlować tymi informacjami. Drodzy Państwo, to jest najprawdziwsza prawda. To znaczy, jeżeli gdzieś jest informacja, to ją można zdobyć. Szanowni Państwo, tak jest. No. Weźcie na przykład ze mnie i z Tomka. No, są informacje na nasz temat u Wąsika i my je sobie zdobywamy, chociaż Wąsik wreszcie do Kamińskiego, że jesteśmy 24 godziny na dobę monitorowani. Czasami tak szybko, że naprawdę musimy się hamować, żeby odczekać parę dni, żeby to powiedzieć od razu. No więc to jest tutaj I taka. patrzymy na ciebie, Ponciusiu, jak kot na mysz później. To chodzi o coś takiego, drodzy Państwo, że stworzenie czegoś takiego to jest stworzenie po prostu dramatu ileś firm. Nawet zakładając, że ta władza nie miała bezgrzecznych myśli, a my wiemy, że ma. To znaczy, ich celem jest podporządkowanie sobie tych ludzi, na przykład wykupienie firm, które oni uznają na podstawie analizy tych danych za ważne i za dobre, przyjemne do prowadzenia. Bo na czym to wci polega? Wiecie Państwo, parę takich przykładów. Na przykład pan Zbigniew Grycan sprzedał zieloną budkę, odczekał parę lat, które miał wpisany zakaz konkurencji, założył firmę i przeskoczył na rynku zieloną budkę. Ktoś powie, dlaczego on zatem nie zrobił tego samego z zieloną budką, tylko sprzedał i zrobił to jeszcze raz. Z bardzo prostego przyczyny, drodzy Państwo. Czasem łatwiej jest budować budynek od początku, niż go burzyć i przerabiać. W związku z tym, kiedy on już wiedział, jak powinna wyglądać firma, to oddał firmę, która wymagała restrukturyzacji, poustawiania, sprzedał zagranicznikom za ciężkie pieniądze i następną zbudował z wykorzystaniem wiedzy, nie popełniając błędów, które popełniał przez lata. Po prostu olbrzymi kapitał wiedzy, wiedzy, której nawet ciężko jest sprzedać, ale to jest zupełnie inna wiedza, bo to jest tak zwana wartość niematerialna. To jest tak, że ludzie, którzy budowali firmy od początku, są w stanie, jak ich wyrzucisz na zewnątrz i pozbawisz ich wszystkiego, to oni i tak zepną kabelki. Natomiast jak zrobisz tych głąbów, takich naprawdę głąbów, zrobisz szefami firmy, to oni potem to oni Zarżną te nie firmy, zarżną, tak. Tak, to jest taka historia, wiecie Państwo, to jest po prostu. Zmienią samochody, kupią sobie jakieś rzeczy, wyposażenie biura. Tak, bo to jest taki problem, że do prowadzenia biznesu ci, którzy prowadzą swoje interesy w oparciu o państwo, ci, którzy żyją z państwa, w momencie, kiedy ich odetniesz od państwa, no to będzie koniec. No weźmy na przykład takich propagandistów PiS jak Piotruś Nisztor. W momencie, jak mu zabierzesz TVP, zabierzesz reklamy z Gazety Polskiej, które już nie wiadomo cholera kto czyta, i uwaga, obetniesz dotacje dla Instytutu Ossendowskiego. Natomiast rozbawiło mnie ten Tomku, bo zobaczyłem, że Nisztor zrobił siedzibę Instytutu Ossendowskiego w swoim mieszkaniu, co jest o tyle zabawne, że jak podejrzewam, pewnie będzie chciał za te Że pieniądze. musiał zmienić meble, czy zrobić remont. Komputery, meble, dotacje. W ten sposób będzie No, połączone. po zmianie władzy gratuluję mu, bo to rzeczywiście Kontrola skarbowa się należy jak 110, dlatego że. trzeba otworzyć, tak, szef. Halo, proszę, bo my tutaj z kontrolą jesteśmy. Proszę nam pokój wydzielić, bo musimy mieć spokój do pracy nad dokumentacją. Prawda?
To trzeba. Wiesz, Janek, on się nigdy nie uczył niczego od ciebie, nie nauczył się ode mnie też. Nie, 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 to jest tak. on miał swoje pomysły. Mimo, że chcieliśmy. Ja to sobie chwalę, że nie udało mi się go nauczyć pisać, bo chciałem. Natomiast gdyby umiał jeszcze pisać, drodzy Państwo. Pomysł jest bardzo dobry, tak. Pomysł jest Nie, bardzo ale dobry. chodzi o to, że pokazuję Państwu przykład. Moment, w którym zabraknie pieniędzy, zabraknie tego perpetuum, tego poruszyciela tych wszystkich rzeczy, to po prostu jest koniec zabawy. Wszystko znika. Czyli co, Fundacja Ostrzędowskiego teraz zmieni swoją siedzibę za 2 dni? Przypadkiem zupełnie. Prawda? Natomiast Szanowni Państwo, naprawdę nie. jest tak, jak się Musimy skończyć ten program. to jest tak, jak się kończy, to jest tak, jak się A że... musiałeś, Janek, no musiałeś, nie wytrzymałeś. No, ale takich rzeczy jest jeszcze sporo. Pietia, nie przejmuj się. W każdym razie nie, to tylko im się wydaje, wiecie Państwo, że jak oni tak złożą te łapki i powiedzą, że nas nie widać. Ale Tak, nie. wracamy do przejmowania właśnie firm. Firmy funkcjonujące na rynku, one funkcjonują dzięki głowie ich właścicieli. No, wystarczy zobaczyć, jak funkcjonowały biznesy Kulczyka, Jana. No, tak naprawdę wraz ze śmiercią Jana skończył się rozwój biznesu, no bo to on miał te pomysły, on miał kontakty, jak tam sobie spinać. To był, nie bez powodu nosił ksywę Majstersztyk. Nie było tam wielkiego know-how w postaci oprócz tego, że on po prostu potrafił dogadywać ludzi, potrafił dogadywać się z władzą. No stąd Majstersztyk. Nie jest to biznes, który ja uważam za bardzo taki pokorzystny dla państwa. Wiecie państwo, korzystne biznesy, biznesmeni to są ci, którzy stworzyli coś tymi ręcami od podstaw. Czyli wzięli, nie mieli żadnego biznesu i wzięli na przykład własne pieniądze, włożyli w statego. Na przykład CD Projekt jest takim biznesem, którym tego, no to zabranie komuś CD Projektu, czyli czegoś, co jest po prostu oparte na kreatywności liderów, to jest producent gier komputerowych, który się wylansował na świecie na Wiedźmina. Natomiast jest sporo firm, które funkcjonuje na obszarze marży handlu. Drodzy Państwo, na przykład podam Państwu przykład. Jakieś jeszcze 15 lat temu w Polsce można było nieźle zarabiać na druku, ponieważ wiele osób nie wiedziało, ile kosztuje jaki druk. Pamiętam, miałem człowieka, który jeszcze potem spółkę wprowadził na giełdę. Nie był niezorientowany. On obdzwonił wszystkich ludzi na rynku i przyszedł do mnie z tym, czy możemy mu zoptymalizować koszty druku. Więc ja mu obniżyliśmy mu ten koszt druku jednostkowy o 7000 złotych. To było dużo. On był bardzo zadowolony do czasu, kiedy się nie dowiedział, że my po obniżce jemu na 7000, wciąż mieliśmy jeszcze 7000 marży na każdym, my jako pośrednik, na każdym tym. I to strasznie go zagniewało. Natomiast ja mu powiedziałem, że no widzisz, tylko problem polega na tym, że tobie nikt nie podał prawdziwych cen, takich, jakie ty uważasz za uczciwe. Z tego powodu, że to jest zamknięte hermetyczne środowisko i każdy człowiek taki jak ty pukający jest traktowany jako nikt z tego towarzystwa, które zna prawdziwe ceny i prawdziwe tego, ci nie powie tego. Po prostu jak nie masz wejścia do tego kręgu, to nie dojdziesz. I oni chcą to ominąć, bo tak to sobie funkcjonuje w jakichś rozmaitych sprawach. Oni chcą ominąć tą barierę wejścia i chcą przychodzić do ludzi i tak, my wiemy, ile ty poddajesz tamtemu. My też chcemy takie warunki. To jest, drodzy Państwo, to jest to, co próbuje zrobić PiS, czyli zmusić ludzi do pokazania tego, przy jakich parametrach tego typu biznesy w ogóle działają. To jest, powiem Państwu tak, to jest, bo to nie chcę, chcę ich obrazić, ale chcę ich obrazić w taki sposób, żebyśmy nie ponosili tutaj konsekwencji. Na antenie, oni są za głupi na to, to jest najbardziej eleganckie powiedzenie, żeby zrobić z tego użytek. Ale są ludzie, którzy wezmą to od nich i zrobią z tego użytek. To jest. Są bardzo perfidni i wprowadzili teraz ostatnio przepis, który naprawdę stworzy ludzkie tragedie i zniszczy mnóstwo firm. I zwróćcie Państwo uwagę, że ostatnio wprowadzono tego typu rozwiązania. Bez odszkodowania resort odbiera prawo właścicielom nieruchomości. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami, właściciel gruntu wskazanego przez resort klimatu nie będzie mógł go zabudować. Wystarczy, że Ministerstwo tam Klimatu i Środowiska stwierdzi, że na jego ziemi występują złoża strategiczne. Posiadacz działki nie otrzyma też z tego powodu odszkodowania od państwa.
i uderzenie właścicieli gruntów. Szanowni Państwo, to jest pozornie przepis, który nie dotyczy nas wszystkich, ale zobaczcie, a szczególnie właścicieli firm. Wykluczenie właściciela gruntu z postępowania i poinformowania go po fakcie, że jego nieruchomość zostaje objęta zakazem zabudowy w połączeniu z brakiem drogi odwoławczej i pozbawieniem prawa do odszkodowania jest szokujące. Podobnie jak informacja, że ministerstwo podało w uzasadnieniu do projektu, że zakaz nie spowoduje obniżenia wartości gruntu, powiedział dziennikowi Gazeta Prawna Miłosz Jakubowski. Szanowni Państwo, zobaczcie, jak tak wczytacie się w ten dokument, to wiecie Państwo, jak u nas funkcjonują ta banda Jarosława. Wystarczy, że w jakichś takich firmach, które będą chcieli przejąć, dojdą do wniosku, bo będą jakieś badania, że to jest jakieś, nie wiem, wody termalne, czy jakieś inne rzeczy, które tutaj no, są niezwykle ważne dla Ministerstwa Środowiska. I po prostu w ten sposób zarżną firmę, bo często takim najważniejszym składnikiem majątkowym tej firmy są grunty, na których te firmy są. I wiecie Państwo, teraz jest to, nad czym ja jestem szczególnie taki ukierunkowany, bo często pytacie mnie, dlaczego akurat ja no, z wywiadu przeszedłem do CBA, chociaż zajmowałem się tam też rzeczami związanymi z wywiadem bardzo często. Szanowni Państwo, ja stworzyłem od 1989 roku no, jedną z największych firm ochroniarskich w Polsce i w sytuacji, kiedy do mnie miałem ją sprzedać i zgłosiła się do mnie amerykańska firma Brinks, po prostu przyszli do mnie ludzie, którzy no, powiedzieli, że albo ja się z nimi podzielę tymi pieniędzmi z tej sprzedaży albo ja w ogóle tej firmy nie sprzedam i rozwalą to wszystko. No, w związku z tym ja się nie podzieliłem, firma została zarżnięta i jak widzicie Państwo, dlatego stąd to CBA, stąd to u mnie ukierunkowanie między innymi na to, żeby nie pozwalać tym ludziom, którym wydaje się, że mają jakieś możliwości działania jako przedstawiciele państwa, krzywdzenia ludzi. Oni wrócili do tego. Naprawdę w CBA mi się podobało kiedyś, że tak jak ze mną rozmawiano, słuchaj, nie ma świętych krów. Rzeczywiście, nie ma świętych krów. I rzeczywiście to działało. Teraz znowu są święte krowy. I jeszcze można, zrobiło się jeszcze tak, jak jeszcze nigdy nie było. Po prostu i ile otrzymujemy sygnałów, że przychodzą tacy nowi wspólnicy, którzy właśnie mają, bo to jest działanie kompleksowe i systemowe, którzy mają wytworzone warunki do tego, żeby te firmy przejmować, żeby w tych firmach nagle odgrywać taką główną rolę. No zażyna to Polska, zażyna to rynek. To jest to, o czym Janek mówi. Zaczęło się od tego, że każdy naczelnik Urzędu Skarbowego otrzymał takie prawo, że mógł sobie, tak, może sobie dowolnie kliknąć. Tak, on przede wszystkim patrzy, oni wiedzą, ile masz pieniędzy. Oni wiedzą na przykład, że masz nadpodaż, nadpłynność finansową. Oni nie wiedzą, z czego ta na przykład nadpłynność finansowa wynika i na przykład organizują naradę, czy tego, w jaki sposób można na przykład go zmusić do tego, żeby się pozbył tej kasy. Skoro ma nadpłynność finansową, to może nam dać tą kasę. To są historie, na przykład mieliśmy taką sytuację, tuż po zatrzymaniu Tomka i potem jak jeszcze Tomek wyszedł za pierwszym razem, pojawiły się trzy historie analogiczne, z którego można wyciągnąć hipotezę badawczą, że pomiędzy rokiem 2017 a rokiem 2020 w Warszawie stawka za zostawienie w spokoju przez służby wynosiła 5 milionów złotych, około 1,5 miliona euro. Pierwszym człowiekiem był człowiek, którego zwerbował Tomek do współpracy z CBA. On zameldował Tomkowi, że przyszli do niego z powołaniem się na jednego z przełożonych Tomka, że trzeba zapłacić kasę. No i z tego powstała notatka, a pan zamiast zostać nagrodzony za to, że się okazał taki odporny, no to uwaga, zgodnie z obietnicą trafił w miejsce odosobnienia.
Słynna sprawa w Polsce, Tak, chodzi ale... o urzędników Ministerstwa Finansów. Bardzo słynna Ale sprawa. to była, nie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to jest ta druga sprawa, to jest ten urzędnicy Ministerstwa Finansów. Teraz jest Sławek. Jak Tomek został zatrzymany, to doradzał znanemu miliarderowi z branży hazardowej, to on zapłacił 5 milionów złotych. Jak byłem w więzieniu. Tak, skąd wiemy? Bo tuż przed wyjściem Tomka poinformował mnie na spotkaniu, zresztą bardzo ładnie monitorowanym w Złotych Tarasach. Byliśmy w trzech, pamiętam, lokalizacjach i liczyliśmy, taką zabawę mieliśmy, kto więcej naliczy obserwacji. Natomiast obserwacja oczywiście została wtedy sfotografowana, niecała, ale trochę, bo to tak już było. Było tego tyle, proszę Państwa, że trudno było po prostu każdemu z osobna robić zdjęcia. W każdym razie on powiedział, że zapłacił te 5 milionów złotych i obiecano mu nie tylko spokój z bieżącymi sprawami, ale także zakończenie sprawy. Tutaj nie dotrzymano w żaden sposób w ogóle słowa. To też jest trochę, drodzy Państwo, że część z tych ludzi, która pobiera te pieniądze, pobiera je trochę tak jak słynny Tadeusz Wiśniak z filmu Konsul, który gdzieś tam jest opisany, że miał taki biznes, że brał pieniądze od ludzi za załatwianie dostępu na studia dzieci. Jak dzieci zdawały, no to przyjmował gratulacje, że skutecznie załatwił. Jak dzieciom się nie udało dostać, to oddawał pieniądze. I trochę jest tak, tutaj Oni jest. nie oddali w tym przypadku, Tak, nie, nie nie oddali. oddali, ale to jest mniej więcej ten sam patent. To znaczy wzięli pieniądze i gdyby się wszystko udało, to by sobie przypisali sprawczość. Jak się nie udało, no to nie oddali. No, tym bardziej, że nazwijmy to pacjent zmarł. Natomiast tutaj też była historia taka, że oni szacowali, ile ma on ma pieniędzy, uznali, że ma ogromną liczbę pieniędzy i powinien oddać. Robili różne prowokacje. To była druga osoba. Trzecią osobą jest znany przedsiębiorca, bo on to powiedział publicznie mediom, pan Krych, który powiedział, że też dostał propozycję, też z niej nie skorzystał. To było też tam 1,5 miliona euro, czyli też około 5 milionów złotych, trochę więcej. I też poszedł, został zatrzymany i zrobił to. Sprawa Leszka Czarneckiego, który rzeczywiście to już inne pieniądze. 40, ale to są zupełnie, chodzi nam o taki target Tomku. Tak. Pan Stawka na mieście, szanowni państwo, taka stawka na mieście, tak. Leszek Czarnecki to jest, przepraszam, Tak. klient indywidualny z własnym Tak. bankierem, panem Markiem H., delegowanym do obsługi klienta ze specjalną stawką 40 milionów, preferencyjna załatwienie sprawy. I chodzi o to, że to jest właśnie ten moment, i to oni jeszcze robili na ślepo. Teraz to oni mają po prostu wgląd. System. Tak, oni na przykład patrzą na nas, patrzą na mnie, patrzą na firmy związane z Tomkiem, na firmy związane ze mną i zastanawiają się, w jaki sposób można nas uderzyć. Oczywiście robią to w taki sposób, drodzy Państwo, że ja wiem, no bo ja już pokazali parokrotnie, że jak oni się drapią w głowę, czym nas uderzyć, to my już mniej więcej mamy wykaz tego, co oni biorą pod uwagę. Więc tak jest i tym razem. Że oni po prostu, mając nielegalny, bezprawny dostęp do tajemnic firm, zastanawiają się, w jaki sposób mogliby rozłożyć te firmy. I oni tak to będą robić, gdyby im się, nie daj Boże, udało utrzymać przy władzy, to w ten sposób będą po prostu kasować ludzi. Będą na dwa baty robić, przepraszam. Pierwszy bat to będzie przyjść, jak ty powiedziałeś, na wspólnika. Że to jest tego. To zresztą opisał to świetnie Roman Giertych w swojej książce Kariera prokuratora Żółcia, gdzie opisał firmę, która po prostu zostaje oskarżona o to, że przynosiła oddziałanie na szkodę, ponieważ zarabiała za mały zysk, zarabiała za mało pieniędzy. Tak, drodzy Państwo, i to nie jest żart. To znaczy, że wchodzi z oskarżeniem na działanie na szkodę spółki, wchodzi prokuratura, twierdząc, że zarząd spółki się za słabo się starał i zarobił mniej pieniędzy niż powinien, czym tym samym wyrządził spółce szkodę. I sprawa jest tam tak prowadzona w książce Giertycha, że ludzie wskazani przez Partię Dobro i Uczciwość, Związek z Prawem i Sprawiedliwością, no, Państwo, ja sobie sami chcecie, przypadkowy, nieprzypadkowy, jak zwał, tak zwał, zaczynają po prostu przejmować kontrakty tej firmy, zaczynają przejmować całą firmę na końcu. I tak to sobie działać ma w założeniu, że PiS chce po prostu dzięki tym narzędziom dowiedzieć się, które firmy warto przejmować i następnie albo zmuszać do odsprzedaży tych firm, albo zmuszać do dzielenia się, albo, uwaga, zakładać analogiczne firmy, które będą
odbierać po prostu rynek, które będą odbierać pomysły na biznes. To drodzy Państwo, powiem Państwu tak, dlaczego to nie działa? Ja się śmieję, dlaczego trzeba pewne rzeczy umieć. Kiedyś Piotr Nisztor okradł mnie z pomysłu. Ja kiedyś w 2011 roku podałem mu taką ideę, którą można zrobić, że jest tygodnik Angora, który funkcjonuje jako monopolista na rynku przedruków. I że ma tam w tamtym momencie miało chyba za 350 tysięcy sprzedaży. To było naprawdę gigantyczne. Dzisiaj ma znacznie mniej, ale wtedy miał 350. Więc ja mówię, że jak się zrobi klona, który będzie klonem pisma, w takim sensie, no oczywiście nie klonem tekstu, bo tego nie wolno zrobić, tylko że się zrobi pismo według tej samej metodyki, no to trzeba, to powinno mu się móc odeżreć. Załóżmy nawet, żeby się odżarło mu 20% tego, co on ma, no to i tak daje pismo, wtedy mówię, sprzedaży 60-70 tysięcy, czyli super, super biznes. Oczywiście Piotruś Nisztor zabrał ten pomysł. Jeszcze wtedy byliśmy takimi kolegami, aczkolwiek ja już wiedziałem, że on nagrał mnie latem 2011 roku na Wódce. Twierdził, że to jest nieprawda i że to bardzo źle. Mam takiego maile zapisane, to czasem składam do sądu, to gdzie on zaprzecza wszystkiemu i mówi, że to niedobrze, że Roman Giertych uwierzył, że on mógł nagrywać kogoś na Wódce i był taki tekst samokrytyczny, bo tylko H, trzy kropki i nagrywają kolegów. To oczywiście ta słynna rozmowa była tak naprawdę realizacją zlecenia przez Giertycha, który pracował dla Ryszarda Krausego, który chciał uwolnić rodzinę Kulczyków od szantażu, od groźby wydania książki, która zniesławiała Jana Kulczyka i jego rodzinę. No i w takiej roli występował Giertych, o czym zresztą Nisztor, pomawiając go i zniesławiając, że było inaczej, doskonale wie już po latach. Taka dygresja. Natomiast chodziło o to, że on wziął ten mój pomysł, a propos właśnie firm, dostał kasę od biznesmena powiązanego z Janem Burym, którego też opisywał, z którym się zakolegował. Ten biznesmen dał mu naprawdę miliony złotych na pomysł i pomysł nie wypalił. Janku, no zaczął od tego, że wynajął willę, napisał tam... Nie, Tomku, właśnie chodzi o to, że biznes trzeba umieć robić i problem polega na tym, że facet zanim zbudował, ja się śmiałem z tego, bo ja obserwowałem jeszcze nie wiedziałem, kto mu dał pieniądze, to jeszcze obserwowałem, jak... Przyszedł szantażować, później jeszcze Sławka, no przecież... No tak, przed biznesmena, jak mu nie wyszedł ten biznes... Chciał przeze mnie szantażować. O to się zrobiła moja awantura, między innymi, wiesz, z Nisztorem. No tak, no bo chciał, bo jak mu ten pierwszy biznes nie wyszedł, to chciał milion złotych na drugi biznes. Natomiast to tak drodzy Państwo, robią biznesy ludzie, którzy nie mają wiedzy, jak się robi interesy. No więc on nie wiedział o tym, że się nie zaczyna budowy pisma od zatrudnienia 11 osób. To jest tak, drodzy Państwo, że się, ja powiem Państwu, zdradzę Państwu tajemnicę, pracuję z jednym człowiekiem przy wydawaniu pism 13 lat. On jest z jednego miasta w Polsce i powiem Państwu tak, pracuje tam się znakomicie, ja go nigdy na oczy nie widziałem. On siedził u siebie w tym, ja siedzę w Warszawie, pracuje tam się znakomicie, ale ja nie muszę mieć siedziby, w której, teraz to jak kiedyś rozmawiałem, jak przychodziłem do pracy dla firm Grzegorza Hajdarowicza, to drodzy Państwo, właśnie między innymi wtedy Rzeczpospolita miała wynajęte przez poprzednią pisowską ekipę budynek, cztery piętra w budynku przy ulicy Prostej. No wszystko bardzo fajnie, ale po co cztery piętra? No bo, drodzy Państwo, no prawda jest taka, że gazetę dzisiaj można robić tak naprawdę nie wychodząc z domu. No okej, no jest gazeta, jest jakieś miejsce, gdzie dobrze byłoby kolegium zrobić, no to powiedzmy sobie, to jedno piętro można odwołać. Ale dlaczego cztery piętra, drodzy Państwo, dlaczego, ja pamiętam tę umowę, wieloletnią umowę najmu, to są właśnie, drodzy Państwo, biznesy, które się robi w spółkach Skarbu Państwa. Nikt normalny sam z siebie nie wynajmuje po prostu wielu pięter do prowadzenia działalności biznesowej, która tego nie wymaga, bo rynek go szybko zweryfikuje, jak się pracuje właśnie na tym. I panowie, którzy nie wystawiali nigdy faktur, no to tworzą narzędzia, drodzy Państwo, które być może część z nich ma jakieś upatrzone biznesy do kradzieży. Oni jak je ukradną, to ja wam Państwu gwarantuję, że oni te biznesy doprowadzą do upadku w 99 wypadkach na 100, bo kradzież firmy
nie oznacza, że się umie nią zarządzać. To jest proste jak konstrukcja przysłowiowego CEPA. Natomiast będą ludzie, będą firmy, które będą, gdzie te dane będą wyciekały. I to będą zagraniczne firmy, to będą jakieś polskie, które będą wiedziały, jak zrobić z tego użytek, jak będą, jak okraść ludzi, jak wymusić, jak zmusić, zobaczyć na przykład, jak się broni. Moment, w którym na przykład przychodzi duży gracz. I duży gracz potrzebuje wiedzieć, w jaki sposób tego małego gracza nacisnąć, no to dzięki temu systemowi, który PiS chce wprowadzić, oni będą uzyskają dane, bo ktoś powie, no tak, ale to jest niejawne. Nie, drodzy Państwo, jeżeli gdzieś są dane, to proszę mi wierzyć, że te dane można wyciągnąć. To jest tak, drodzy Państwo, że nie ma takich danych, nie ma takiej możliwości, żeby je schować, żeby nie było do nich dostępu. Właśnie na tym polega cała zabawa, bo jeżeli ktoś pracuje w pozyskiwaniu informacji. Ja to zawsze się śmieję. To były słowa, drodzy Państwo, to były słowa jednego z polskich znanych szpiegów, Aleksandra Makowskiego. Olek mówił w takich sytuacjach, że dziennikarz i szpieg to w zasadzie są te same zawody, tylko jeden pisze do wewnątrz, a drugi pisze na zewnątrz. I tak jak Tomek tutaj pracował przez wiele, wiele lat przy pozyskiwaniu informacji, no to też to działa tego. Tutaj musi zainteresować tematem, powiedzmy sobie, no tutaj jest bardzo płytki, bo my to my decydujemy razem, natomiast w normalnej redakcji, no to trzeba zainteresować redaktorów tematami, w służbach specjalnych trzeba tematami zainteresować przełożonych, no bo funkcjonariuszy jest ograniczona ilość, dlatego się zająć tym przestępcą. Albo oficerowie piszą dla dwóch, trzech czytelników, a dziennikarze piszą dla... Na początku też piszą dla dwóch, trzech, tak. ale dopiero został temat zaakceptowany. I chodzi o to, że każdy, kto siedzi i pracuje w informacji, to wie o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby stworzyć bazę danych, do której nie będzie dostępu. Oni tworząc tą bazę danych tak naprawdę mają niecny cel wzięcia pod kontrolę przedsiębiorców, znalezienia ich czułych miejsc. Jaki będzie, drodzy Państwo, skutek tego? Skutek będzie tego taki, że firmy uciekną z polskiej jurysdykcji podatkowej, wszystkie te, które mogą uciec, dla których jest to po prostu możliwe. To już w tej chwili ja jest samo... Sama... I dzieje już. Tak, sama likwidacja tajemnicy bankowej spowodowała, że duża część firm, dużych, przerzuciła część swoich rachunków oficjalnie prowadzonych legalnie na zagraniczne konta, bo nie ma dzisiaj żadnego przeciwwskazania, no poza opłatami, żeby na przykład prowadzić konto z banku w Niemczech. Nie ma żadnego przeciwwskazania. Można być w polską firmą i mieć konto, które jest obsługiwane przez bank niemiecki. Tego typu rzeczy, znaczy nie uciekają ludzie. To trochę to jest tak, jak, drodzy Państwo, się wprowadza podwyżki podatków i mówią, że to jest dla najbogatszych. I znowu, najbogatsi nie płacą podatków. To jest bardzo brutalne stwierdzenie, ale to jest prawdziwe stwierdzenie. Płacą podatki ci, którzy nie mogą uciec. A ci, którzy nie mogą uciec, to są słabo zarabiający albo średniacy. Jeżeli gdzieś tam się przywala kolesiowi jakiś wysoki podatek dla ludzi, którzy teoretycznie dużo zarabiają, to znaczy, że ci ludzie są przywiązani jakimiś umowami etatowymi, jakimiś umowami, których nie są w stanie ominąć. Reszta wszystko się po prostu zabiera 4 litery w troki i tyle ich widzą. I ktoś może powiedzieć, że jest to niefajne, niepatriotyczne, nieuczciwe, ale tak właśnie jest. I wprowadzenie takich podatków jest po prostu taką zabawą. Taką zabawą jest propagandową. To znaczy... Tak, zobaczcie, jesteśmy tacy fajni, tutaj jesteśmy tacy prospołeczni, wysokie podatki dla tych, którzy dużo zarabiają, a jednocześnie jesteśmy prospołeczni. W czym czasem jedną z wielkich rzeczy, do których dał się przekonać w 2003 roku był Leszek Miller, było to, żeby wyjść z propagandowej bańki i on pozwolił obniżyć CIT z 27 punktów procentowych wtedy był,
27%, to akurat 27%, bo to akurat czasem jest to samo, czasem nie jest to samo. W 27% od zysku to był podatek i on został zmieniony na podatek 19%. To był podatek liniowy de facto, no bo potem, który można było zapłacić pod warunkiem, że rozliczałeś się jako właśnie w działalności gospodarczej. No potem oczywiście były też tam progi podatkowe, natomiast w zależności od dochodu, natomiast ta reforma Leszka Millera doprowadziła do tego, że 98% Polaków zaczęło płacić podatek liniowy. Natomiast to było bardzo prospołeczne, to było bardzo upraszczające podatki i uwaga, to było najlepsze. Liczba pieniędzy, które zyskał rząd na tym, które mógł wydać na działania społeczne, wzrosła. Dlaczego? Dlatego, że ludzie uważali 27% podatek za nieuczciwy i nie chcieli się dzielić, ale 19% było tym akceptowalnym podatkiem, który chcieli płacić. I Jarosław Kaczyński, na przykład atakując przedsiębiorców, bo on to robi nawet publicznie w 2019 roku, potem ktoś go jakoś przyhamował, to znaczy on nie zmienił swojego zdania, on nienawidzi przedsiębiorców. Ja go nawet... Mówił o stworzeniu nowej grupy, czy kasty, czy swoich tak. oligarchów. On nienawidzi. Ja kiedyś napisałem o nim tekst, parę pod tytułem, parę razy używałem tego, mężczyzna, który nienawidzi przedsiębiorców. Dlaczego? Dlatego, że on nie lubi ludzi, którzy są samodzielni, którzy się nie proszą. To z tego samego powodu, drodzy Państwo, dlaczego z nami mają te biedne służby Jarka, które tam przychodzą, kołacą i mówią, a bo tam zaatakowaliście Bosaka, że przychodzi do siedziby Orlenu, to chcecie podbić stawkę. No ale panowie, no ale to nikt do was... My nie chcemy żadnej kasy. Nikt od was nie chce niczego, to przestańcie przyłazić, nikt tu niczego nie chce podbijać. Natomiast oni właśnie mają taki problem z ludźmi, którzy nic od nich nie chcą. To jest tak, że oni patrzą na ludzi w ten sposób, jak to jest zawsze mówię, że każdy sądzi wedle siebie, że jeżeli jest gdzieś jakieś działanie, to na końcu to jest tak, jak wszyscy się pytają, o co nam chodzi. No, od czego możemy zacząć negocjacje? No to zacznijmy negocjacje od tego, że Jarosław Kaczyński podaje się do dymisji, przestaje w Polsce rządzić i idzie na emeryturę i grzecznie czeka na wezwanie do prokuratury. No o zasady, o to rzeczywiście, o zasady nam chodzi po prostu. Za to nie ma pieniędzy. Nie, no to jest tak naprawdę właśnie, to jest ten słynny seks z psów jeden w imię zasad, no panowie. Dokładnie, to jest święta prawda. Wkurzyliście nas i tyle. No, to jest, prawda jest taka, że... Żeby zniewieściały tłusty facet nie rozpieprzał polskich służb specjalnych, który będzie jeszcze, i który jest skazany. Ale to już tak bardzo, bardzo delikatnie, bardzo, bardzo łagodnie na ten temat mówimy. Nie wiem, pamiętacie Państwo, Jarosław Kaczyński wychodził i Jarosław Kaczyński mówił, że chce stworzyć nową, że on jest za prywatyzacją, bo jemu zarzucano, że on nie prywatyzuje, tylko w tej chwili przywraca to, co było w PRL-u, czyli robi te wielkie molochy gospodarcze, te spółki Skarbu Państwa de facto scalają, robią się takimi dużymi molochami, dużymi państwowymi molochami. Ale on powiedział, że on jak najbardziej jest za tym, żeby prywatyzować, ale jak się wytworzy ta nowa grupa, nowa kasta tych już biznesu, który już nie jest skażony PRL-em, który jest skażony Kaczyńskim. To o tym Kaczyński mówił i dlatego, tak jak Janek mówi, on nienawidzi przedsiębiorców. On mianuje tych swoich. No nie bierze pod uwagę jedno, szanowni państwo, on robi tak. Przychodzi, powiedzmy, do pilota Jumbo Jetta, który z pistoletem i mówią, teraz tutaj będzie siedział nasz człowiek. I rzeczywiście podczas pierwszego lotu jako drugi pilot to jeszcze da radę zrobić. Ale oni przychodzą i mówią temu pierwszemu pilotowi, kapitanowi samolotu, wypieprzaj stąd, my będziemy latali. I zaczynają latać. I przedsiębiorstwa jedne po drugich będą padać. Tak to wygląda. Bo to muszą umieć, to muszą robić ludzie, którzy rzeczywiście się na tym znają. Którzy to robią, a oni tam wrzucają na siłę swoich fachowców. No, macie państwo przykład chociażby Obajtka i reszty tych wszystkich ludzi i te decyzje kadrowe, które on wykonuje i dlatego, że on jest sam, jedyny, wszystko skrobił w swoim ręku, ma wielkie wyniki, które no, są rozjeżdżane przez
ekonomistów dosłownie na pracę. Pokazują, co się dzieje, przyjmuje, okazyjnie kupuje PGNiG na przykład. Ciekawe, który przedsiębiorca może kupić okazyjnie PGNiG, czy okazyjnie kupuje Lotos. I stamtąd są te wielkie wyniki tego wielkiego koncernu multienergetycznego. I później okazuje się nagle, szanowni państwo, że to jest w ramach dywersyfikacji dostaw i żebyśmy nie brali nic od Rosjan, a de facto Rosjanie muszą nam wymówić to, że nie będą dawali ropy. No. Tak to się dzieje. Szanowni państwo, w każdym razie mamy do czynienia z takim systemowym przygotowaniem inwigilacyjnym do uderzenia w kastę ludzi, która jest dzisiaj najsilniejsza, którą Jarosław Kaczyński wyznaczył jako następną ofiarę swoich rządów, czyli przedsiębiorcy, to jest ta wojna, którą rozpocznie Jarosław Kaczyński, gdyby udało mu się pozostać przy władzy. Gdyby udało mu się pozostać przy władzy, zaatakuje przedsiębiorców otwarcie, dlatego że uzna, że to jest ostatnia zapora przed totalitarną władzą. Oczywiście jestem głęboko przekonany, że nie uda mu się, natomiast to jest jego cel. Te ustawy, które są przeprowadzane, on nie zdąży zrobić z nich użytku teraz. To są ustawy, które oni chcą po prostu zostawić, które tam procedują się u nich. To jest taka bitwa o handel. W 1947 roku, po wyborach, które ówczesna komuna przegrała, ale ogłosiła zwycięstwo, natomiast byli tak rozwścieczeni, to były różne, były śmieszne rzeczy, to znaczy oni przegrali te wybory w całej Polsce, mniej więcej w stosunku 7 do 3, 70% na PSL, które było jedyną partią niezależną, mikołajczykowskie, 30% na te połączone partyjki, ale tylko i wyłącznie w Krakowie obroniły się wyniki jedne, dlatego że tam z jakichś powodów po prostu nie udało się sfałszować. I oni sobie ubzdurali, że trzeba Kraków naprawić, bo reszta kraju jest dobra, ale Kraków jest zły i tam podjęli wtedy decyzję o budowie tej nowej huty, żeby zmienić proporcje na słusznych obywateli i niesłusznych. Chociaż tak naprawdę w całej Polsce dostali w łeb, ale to jest tak, jak władza zaczyna rozumować swoimi kategoriami. Więc teraz wtedy oni wywołali bitwę o handel. Ta bitwa o handel polegała na napuszczeniu na ludzi, którzy handlowali, którzy byli przedsiębiorcami, polegała na napuszczeniu ludzi, którzy po prostu niszczyli te firmy, niszczyli, robili domiary, czyli po prostu nakładali uznaniowe podatki, niszczyli, niszczyli, niszczyli. Kiedy już spacyfikowali praktycznie cały biały handel, to zrobili wtedy na początku 50 roku, zrobili tą słynną, to się nazywało reformę finansową, tak naprawdę okradli ludzi, wymieniając pieniądze w taki sposób, że nałożono ograniczenia na wszystkich ludzi, którzy mieli, to znaczy, że każdy mógł wymienić bardzo niewielką kwotę gotówki na nowe pieniądze, a reszta po prostu przestała funkcjonować. I to był taki sposób już przypieczętować kradzież, drenaż pieniądza z ludzi. Co chce zrobić Jarosław Kaczyński? On chce po prostu sprawić, że wrogie mu środowiska splajtują albo uciekną z Polski. To znaczy, on będzie to jest taki krok w kierunku białorutenizacji Polski, czyli będzie tutaj budowy Białorusi jako etapu przejściowego do budowy Rosji. O Rosji mówił Donald Tusk. To jest po prostu uderzenie w ludzi, którzy są niezależni finansowo. Pamiętajcie jedną rzecz. Własność czyni wolność. Miałem kiedyś właśnie bardzo dobrego kolegę prokuratora, który śmiał się. Ja się pytam, co ty taki odważny jesteś, mówię, w tych swoich decyzjach prokuratorskich, a to był jeszcze, drodzy państwo, początek XXI wieku. On się śmiał i mówił, bo moja żona jest notariuszem i ja mam ich w nosie. Wtedy słowo notariusz było synonimem bardzo wysokich zarobków. To były zarobki naprawdę miesięcznie sięgające w dużych miastach naprawdę gigantycznych kwot. Potem te zarobki notariuszy zostały ograniczone, natomiast to właśnie, pamiętam wtedy właśnie zrozumiałem, że własność czyni wolność, no ponieważ jego byt kompletnie nie zależał od władzy,
miał tam swoje jakieś tam pieniądze, rodzina była zabezpieczona, to mógł sobie być, no ja też, żeby było jasne, ja głęboko wierzę, że on byłby tym uczciwym prokuratorem również bez tego, to trochę taki kolokwialny żart, natomiast to takie zabezpieczenie finansowe, posiadanie poduszki finansowej, że władza nie jest w stanie cię zabić, władza nie jest w stanie cię zmusić do uległości. Na przykład, co próbują praktykować na nas, to jest doprowadzić do sytuacji takiej, w której będziemy musieli z nimi się ułożyć, bo nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować po prostu finansowo. Że nam dowalą jakieś grzywny, kary sądowe, odszkodowania, po prostu, przepraszam za określenie, z czterech liter, w taki sposób, żeby nas zmusić po prostu do tego, że albo się z nimi ułożymy. I do tego są Kaczyńskiemu potrzebne sądy. Sądy mają być takimi sądami, które w tych sporach przedsiębiorców będą zawsze brały stronę przedsiębiorców związanych z PiS-em, czy przedsiębiorców, no kolesi, którzy delegowanych, bo to żadni przedsiębiorcy. Chodzi tak naprawdę o stworzenie państwa, no, dyktatorskiego, dyktatury, to jest, tu się nie ma co oszukiwać. No, sam pomysł referendum jest wzięty z referendum Bieruta, tak samo, wiesz, pomysł tych pytań. Tutaj, szanowni państwo, ja wierzę w mądrość ludzi, że ludzie na to nie pozwolą. My na to nie pozwolimy. Spodziewam się, że już raz zobaczyli 4 czerwca i powinni zobaczyć dalej, co ludzie chcą. Ja tak teraz przypomnę państwu właśnie, co dają referenda. Kto wtedy chciał zrobić referendum? I pierwsze pytanie było, czy jesteś za zniesieniem Senatu, czy chcesz utrwalenia przyszłej konstytucji, ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, zachowanie ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej. To referendum już było, szanowni państwo, wielkim wałem, ale wiecie państwo, jak zareagował naród, jak ludzie zareagowali? Ludzie sobie zażartowali, bo to było słynne 3 razy tak. Tutaj Jarosław chce 1 raz tak, ale tam był taki wierszyk. Polak wie, czego chce. Mówi tak, mówi nie. Tylko kaczka głupi tak, zawsze mówi tak, tak, tak. Zobaczcie państwo, historia wraca jako fars. To prawda, tylko kaczka głupi tak, mówi zawsze tak, tak, tak. Tam była sytuacja taka, że PSL, które całą przedwojnę nawoływał do zniesienia Senatu, zagłosował za tym, wezwał do głosowania za tym, żeby utrzymać Senat. W ten sposób zweryfikować się, kto ile ma głosów. Natomiast tu mechanizm, Tomku, jest trochę też inny. Ten mechanizm ma przywołać, oni mają się kojarzyć jako siła antyimigrancka. Natomiast tutaj bardzo mocno zaryzykowali, szczególnie dzięki świetnemu występowi Donalda Tuska, który połączył PiS. Znaczy, to jest tak naprawdę zrobić coś oczywistego. Nie chcemy mówić, że to myśmy wzywali do tego, żeby, za przepraszam, lać chama w mordę, bo to inaczej nie można, no bo No, to jest chyba, czy to, że to Jarosław Kaczyński jest chamem, to, że to jego całe towarzystwo jest chamskie, no to jest to pomysł, że jemu się, że Donald, bo taki pomysł, takie liczenie, że Donald Tusk będzie zbyt dobrze wychowany i będzie się bał reakcji, żeby mu powiedzieć, że kto wpuszcza, ej chłopie, ale ty się ogarnij, kto tu wpuszcza imigrantów do Polski. Ja powiem państwu, że to jest, bo to jest taki w tym momencie, Jarosław się rozpłakał, nie, no jak tak można? No jak to można, tak? Jak tak można... Ojciec mówi, że zwierzęta trzeba karmić tym, co lubią. I to prawda, no rzeczywiście. Weźmy na przykład jeszcze wrzask Ziemkiewicza, który bił brawo Kaczyńskiemu, jak chwilę wrzeszczał o tych imigrantach. Jak Donald Tusk mówi, no tak, jeszcze zaraz krzyknie Żydzi do gazy, też mu będziecie bić brawo. Bo Ziemkiewicz nagle zobaczył, że od października może się skończyć stypendium, które ma w tych... Tak. Wiecie państwo, zmieni się władza w październiku, to w listopadzie już nie będzie reklam w Do Rzeczy, w Republice, po prostu, no będzie koniec zabawy, nie będzie kaski dla nich, no trochę pociągną jeszcze na tych, natomiast nagle się okaże, że Ziemkiewicz zostanie na tym, co zarabia na rynku. Żeby było jasne, on nie zarabia mało, natomiast po pierwsze jego zarobki spadają, bo to jest tak, drodzy państwo, jak się, jednym z fajnych rzeczy, która się dzieje, jest to, że PiS przez te 8 lat wykończył swoje zastępy propagandzistów. Dlaczego je wykończył? Dlatego, że oni kompletnie się odrealnili, uniezależnili się od widza. Nie muszą pracować, nie mają potrzeby. Oni pracują, tylko tego nikt nie chce czytać.
I to jest ten moment, którego Kaczyński nie zauważył, że dając im te gigantyczne pieniądze, a nie powodując jakiegoś, nie stwarzając jakichś minimalnych progów czytelniczych, którzy już oglądalnościowych, wytworzył rasę propagandzistów, którzy piszą teksty dla Jarosława Kaczyńskiego, czyli takie, które się Jarosławowi Kaczyńskiemu podobają. Natomiast okazuje się, że to, co się Jarosławowi Kaczyńskiemu podoba, niekoniecznie się podoba Polakom. I efekt jest taki, że żadna z tych gazetek, Gazeta Polska i Gazeta Polska Codziennie, to jeszcze gorzej, ale to nic nie jest w stanie funkcjonować dzisiaj bez dotacji. Nic. Oni stworzyli po prostu media specjalnej troski, drodzy Państwo. To są przedsiębiorstwa specjalnej troski. 8 lat nieograniczonego dostępu do kapitału, 8 lat pełnej swobody, i oni są słabsi finansowo niż byli 8 lat temu. Ja twierdzę, że zmianę władzy mogą przeżyć tylko i wyłącznie media SKOK-u, ponieważ Grzegorz Bierecki, który tam jest tym zarządzającym, faktycznym gdzieś tam właścicielem, on jest facetem, który funkcjonował na rynku z tymi swoimi. No to jak funkcjonował, tak funkcjonował. Jak przynajmniej nie wchodźmy, jak to były szczegóły, czym były SKOK-i i tak naprawdę kto powinien za to siedzieć, za ten cały biznes, bo to chodzi o spółdzielcze kacy, ale on funkcjonował w różnych tego układach i on wie, co to są koszty, oni potrafią po prostu docinać. Oni parę razy pokazali, że potrafią to robić, ma zasób kapitału, czyli będzie miał tą chwilę czasu na docięcie tego, i moim zdaniem on sobie ustawi jakoś te koszty, przychody, żeby do możliwości dotowania. Natomiast Tomek Sakiewicz, drodzy Państwo, no to jest facet, który no był dotowany za czasów PiS-u. No on miał bardzo prosty kredyt, to znaczy nie płacił pracownikom. To jest opisane, drodzy Państwo, w książce Prawicowe Dzieci, czyli Blef IV RP Leszka Misiaka. Książka w obszarze, którym dotyczy tego PiS-u, genialna, i tych dzieci prawicowych. Nie sprzedała się tylko z jednego powodu, ponieważ Leszek, wbrew moim radom i ostrzeżeniom, poza tym, że się przejechał po Takiewiczu i całym towarzystwie, to jeszcze poświęcił 1/3 książki na kopanie tak zwanego salonu i Gazety Wyborczej. No i, drodzy Państwo, i kto miał tą książkę promować w tym wypadku? No więc ja mu mówiłem, ty zostaw to, napisz sobie osobną książkę o salonie, a teraz po prostu zostaw te prawicowe dzieci i Isakiewicza w jednym tutaj. Nie dał rady, nie przekonał się. W efekcie świetna książka sprzedała się tam w tym obszarze właśnie Isakiewicza, dlatego że to jest facet, który tam był. To są takie wspomnienia, jakby to powiedzieć, frontowe. Faceta, który siedzi gdzieś tam i słyszy, jak Sakiewicz tłumaczy kolegom, że musiała być biedna, 2013 rok, że musiało być biednie, bo ludzie, którzy tutaj byli z gazety, mają niepłacone i nie mogli zobaczyć, że jest bogato, ale jak to się wszystko skończy, to my sobie pójdziemy i zrobimy sobie prywatną imprezkę. No i to wiecie Państwo, ja zawsze powiem szczerze, jak mogę, ja akurat, my to pracujemy z ludźmi przede wszystkim na firmach, czyli tam wysyłamy właśnie, tak jak mówiłem, że wysyłamy ludziom do zrobienia coś jako firmie w innym mieście, nie mamy jakiejś tam siedziby, natomiast no zawsze staramy się płacić jak możemy wcześniej, żeby nigdy nie było jakichś zatorów płatniczych, żeby. A to wszyscy kontrahenci mogą potwierdzić, że tam, gdzie ja reguluję, to płacę te faktury błyskawicznie, żeby właśnie nie robić ludziom, żeby nie wymuszać, nie tworzyć po prostu jakichś tam zatorów. I pomysł lewarowania się tymi najsłabszymi, czyli nawet już nie firmami, ale pracownikami, współpracownikami, niepłacenie, bo w ogóle niepłacenie pracownikom jest w ogóle przestępstwem. Czasami jest to niestety jakaś tam wypadkowa tego, co się dzieje, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia, w którym Sakiewicz miał wybór albo imprezka, albo zapłacenie pracownikom. To trochę inny wybór. Tylko nie postawiono przed takim problemem, ponieważ Urząd Skarbowy na 2 dni przed wypłatą dla 1000 ludzi zajął konta na wypłaty i No tak, powiedział, ale że ty oni byłeś obiektem wrogiego nie dzielenia. zdążą, że nie zdążą tego zdjąć, bo będą musieli, ale przez ten czas zobaczymy, co te 1000 osób zrobi. Załatwiłem wtedy te pieniądze i wypłaciłem te pieniądze tym wszystkim ludziom. Natomiast twój przypadek jest o tyle szczególny, Tak. że ja, drodzy Państwo, w 2013 roku wysłałem pytania do Urzędu Skarbowego i, drodzy Państwo, przyszła do mnie odpowiedź w trybie decyzji skarbowej. To Znaczy nie, no wtedy Urząd Skarbowy twierdził, że ja mam 30 parę milionów
długu, a później sami z siebie, bez mojego wniosku, umorzyli mi cały dług, bo powiedzieli, że to jest nieściągalne. Sami z siebie, to taka chyba jedna z niewielu decyzji w Polsce. I tak naprawdę okazało się, że no, no nie ma tego długu. A śledztwo prokuratorskie, które im wykazywałem, okazało się, że na pytania, które ja chciałem zadawać urzędnikom skarbowym, 3 razy nie przyszli. 3 razy nie mogli przyjść, bo to były inne daty. Odpływamy od... Tak. I dlatego, nie, nie, Janku, ja mówię o tym, i tylko wtedy jeszcze były jakieś możliwości obrony dla przedsiębiorców. Teraz już ich nie ma. I o tym ja, Janku, mówię. To o to chodzi. Przedsiębiorcy przestają mieć możliwość jakiejkolwiek obrony. Szczególnie, że... Do prokuratury pójdą? Gdzie? Szczególnie, że mamy w sądach, mamy sądy, które są już w części podporządkowane PiS-owi. Te sądy, oczywiście tam bronią się sędziowie, ale gdyby się PiS utrzymał przy władzy, to prawdopodobnie opór sędziów zelżeje, no bo powiem Państwu, ja widzę, co się dzieje, widzę, jak sędziowie przekładają decyzje co do niektórych spraw na po wyborach. Więc, drodzy Państwo, no, z jednej strony jest to, ja ponieważ wierzę w zwycięstwo sił demokratycznych, to jest to śmieszne, z drugiej strony powiem, jest smutne, w której dochodzimy do kontestacji, że wyrok w jakiejś sprawie będzie zależał od tego, kto wygra wybory. No, czyli tu dochodzi do sytuacji takiej, w której już wyrok nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym, po prostu, czy doszło, bo to są i sprawy cywilne, i czytam sprawy z 212 kodeksu karnego, i to są rzeczy, które, w których oni, nie wspomnę też o innych sprawach, w których, powiem Państwu tak, no, jest dla na przykład Piotra Nisztora, jest oczywiste, że jedyna dla niego szansa uniknięcia więzienia, on ma w tej chwili sprawę analogiczną do tej, za którą odsiedział 2,5 roku, Marek Falenta. Bardzo ciekawa historia. Facet napisał książkę, jak rozpętałem aferę taśmową, ale przed sądem twierdzi, że nie ma z aferą taśmową nic wspólnego. To jest takie, drodzy Państwo, taka dosyć zabawne stwierdzenie. Takie, no, taki odważny człowiek, takie to jest oczywiście kpina nasza, że z jednej strony facet opowiada, jakie wielkie zasługi ma, ale z drugiej strony, jak przychodzi do tego, żeby zapłacić rachunek, nie, nie, no panowie, przecież ja tam nic nie zrobiłem. No to ja tutaj po prostu nie mam żadnej odpowiedzialności, nie miałem żadnych tych, czyli do orderów pierwszy, do odpowiedzialności ostatni. Szanowni Państwo, PiS chce przejmować, konkluzja dzisiejszego materiału, PiS tworzy prawo, które ma na celu kasować i przejmować przedsiębiorców, firmy przedsiębiorców, niszczyć ludzi. Przypominamy, od 1 lipca zeszłego roku mają prawo wgląd w każde konto, bez względu na to, czy ktoś ma zarzuty, czy nie. Kiedyś, żeby zostać prześwietlonym przez Urząd Skarbowy, trzeba było mieć postawiony fizycznie zarzut, i to jeszcze zarzut związany z działalnością, to znaczy na przykład, jeżeli ktoś gdzieś się dopuścił pobicia, to trudno było mu bez jakiegoś sensownego uzasadnienia konto. Tak, czy nie, prześwietlać konto firmowe. Na przykład, czy coś takiego. No, dzisiaj nie trzeba niczego. Dzisiaj jest to po prostu życzenie urzędnika, który na przykład dostanie od naczelnika Urzędu Skarbowego, czy od na przykład jakiegoś szefa, dyrektora Urzędu Skarbowego, dostanie polecenie, że proszę się zainteresować Kowalskim, bo my tu mamy dużo donosów, że Kowalski to jest złodziej. No więc on wchodzi. Byłem w knajpie i słyszałem, jak rozmawiał przy drugim stoliku, i ja go sprawdzę. Tak, i mówił, że oszukuje Skarb Państwa. To jest pierwsza sprawa. Teraz dochodzi sytuacja taka, że teraz będą wiedzieli nie tylko liczby, ale chcą zmusić przedsiębiorców do tego, żeby im pisali, jakie mają marże, ile mają zysk. To jest, drodzy Państwo, ja przypomnę dla wszystkich tych, którzy uważają, że istnieje tajemnica w Polsce, ja przypomnę. Tajemnica skarbowa tak istnieje, że problemy z Urzędem Skarbowym Piotra Kraśki, dziennikarza TVN-u, można było o nich poczytać na Twitterze Cezarego Gmyza. Prawda? To jest taki właśnie słup ogłoszeniowy bezpieki. No i teraz, drodzy Państwo, wszystkie te firmy, to jest tak, że jak chcieli nas uderzać, To co było w materiale, uwaga, pozyskanym nielegalnym podsłuchem, na które wydawano setki tysięcy złotych, dotyczące działań biznesowych stricte moich, Tomka, też można było przeczytać u troli internetowych,
bo oni po prostu chcieli w ten sposób nam niszczyć dotarcie, pokazywać, że zobaczcie, ci, którzy wejdą z nimi w relacje, od razu zostaną napiętnowani. W ten sposób tego, więc to jest naprawdę ogromny sygnał do ogromnych firm, do firm dużych. Zobaczcie, jeżeli pozwolicie, aby PiS wygrał te wybory, to będziecie mieli PiS-owców zaraz u gardła. Jeżeli ich do tej pory jeszcze nie macie dosyć, to zobaczcie, przeczytajcie tą ustawę, którą przygotował rząd. Ustawę, która nakazuje wam, przepraszam za określenie, zdjęcie majtek i po prostu powiedzenie wszystkiego o swoim biznesie. Wszystkiego. Przekazanie wszystkich kluczowych informacji. Kontrahenci, marże. To jest, drodzy Państwo, naprawdę przestępstwo w biały dzień, uchwalanie ustaw tego typu, których celem jest stworzenie podstawy do bankrutowania, przejmowania firm, zastraszania właścicieli. Uff, szanowni Państwo, historia bez cenzury tym razem. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów, Polski podbój Szwecji, jak Zygmunt III Waza wyprawiał się na Sztokholm. Niektórzy historycy mówią w Polsce, że uwikłał Polskę w konflikt ze Szwecją. Nieprawda, gdyby posłuchano go, gdyby pozwolono mu, polskie elity pomogły mu utrzymać koronę szwedzką, nie byłoby potopu szwedzkiego. W przeciwnym razie po prostu on rozumiał, że Szwedzi są skazani na szukanie gdzieś ofiary, ponieważ Szwecja była biednym krajem z bardzo dobrze wyszkolonym wojskiem, który musiał się gdzieś rozejrzeć na taką bandycką gospodarkę. Oni dopiero po tym, jak napadli Polskę, przywieźli do Polski po prostu wszystko, co byli w stanie unieść. No to, drodzy Państwo, to wtedy dopiero zabrali się za... Oni byli takim... Oni wyszli trochę z tej wojny, z potopu szwedzkiego, jak Związek Sowiecki z wojny z Niemcami, z III Rzeszą. Co prawda stracili 20 milionów ludzi, ale przywieźli sobie po prostu ileż to firm, ileż wynalazków, iluż naukowców sobie przywieźli, drodzy Państwo, którzy tam dokonali życia gdzieś tam w tych obozach, po prostu pracując ku chwale... Już sztuki, wszystkiego, no. Tak, drodzy Państwo, no ile tam jeszcze polskich dzieł sztuki do tej pory jest. Sekret bogactwa kościoła. Zawsze mi się przypomina te, jak to podobno w Teheranie na konferencji tam Roosevelt wyciągnął tam jakąś papierośnicę z podpisem kochanemu mężowi tam Eleanor. Churchill wziął z kolei tam jakieś cygara, wyciągał ze szkatułki najodważniejszemu słudze tam król brytyjski czy tam angielski, a Stalin wyciągnął papierośnicy z napisem Potocki Radziwiłłowi. No i to tak... żarciki w stylu, które miały dużo, dużo prawdy były, może nie co do konkretnej historii, ale co do zasady. Wiesz, ryzyki tak lepiej potraktował Sasina niż Stalin, bo Stalin otrzymał miecz od Churchilla i specjalnie tak go przytrzymał, że mu wypadł. Specjalnie tak zrobił, że tak go wziął i ten miecz mu ale wypadł. Wiecie, panie państwo, ale on dostał jeden miecz, a gdzie drugi? To jeden dostał miecz, ale podobno bez pochwy, czyli też nagi, żeby się źle nie kojarzyło. To jest ten słynny miecz. Wiesz, ile pochw tam było, jakbyś popatrzył wokół, były same pochwy prawie. Drodzy Państwo, to Jacek Sasin, żeby nie było, żeby tych, którzy nie znają sprawy, wręczył Tadeuszowi Rydzykowi w imieniu któraś z tych spółek Skarbu Państwa, czekaj, bo... Enea, no prąd, tak, prąd. Któraś ze spółek energetycznych, bo właśnie nie byłem pewien... Enea, Janku, nie pamiętam, Enea. Miecz i w każdym razie to był miecz, który... tak, który zasponsorowała Enea. Czyli my wszyscy zasponsorowaliśmy, żeby Rydzyk miał miecz. No policjanci dlatego nie mogą gotować herbaty. Jaki jest mem, Janku? Ty mówisz, jest świetny mem teraz nowy. Ja, drodzy Państwo, świetny mem się pojawił pod hasłem, teraz czemu musimy przypomnieć, o co chodzi. To znaczy, drodzy Państwo, pojawił się od kilkudziesięciu godzin, furorę robi fragment pisma, w którym policjanci są wzywani jednej z komend do oddania elektrycznych czajników w związku z tym, że wykorzystano 40% prądu.
Tak, drodzy W Państwo. Bydgoszczy, koło Torunia blisko, w Bydgoszczy, tak. Więc muszą oddać czajniki, to nie jest żart. Te czajniki muszą po prostu, to jest komendant komisariatów policji, komendanci komisariatów policji, to jest 3 lipca pisemko. To jest komendant miejski policji w Bydgoszczy, podległy KMP w Bydgoszczy, czyli to jest do wszystkich komisariatów. I teraz uwaga. I tu mamy ileś komisariatów policji, w których ilość do zdania jest. Niektórzy muszą oddać jeden czajnik, niektórzy 7, 3, 2 sztuki, 3, 5, 6. Na przykład 7 sztuk musi oddać komisariat policji w Błoniu, musi oddać 7 sztuk czajników. Komisariat policji w tym. No i tu mają po prostu, i na końcu pisemka jest tak. Bo to jest to i tak, zgodnie z planem zastępcy, z pismem zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, Marcina, tutaj mamy Woźniaka, tu mamy sygnatury, dotyczące konieczności podjęcia działań mających na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej. Proszę Państwa o objęcie zagadnienia nadzorem i podjęcie działań, aby w sposób racjonalny i oszczędny gospodarować energią, umiarkowanie składanie pomieszczeń biurowych, racjonalne korzystanie z czajników elektrycznych, wydanie sprzętu komputerowego przy dłuższej, wyłączanie sprzętu komputerowego przy dłuższej nieobecności przy stanowisku pracy. W związku z tym, że na koniec maja 2023 roku wykorzystano, zużyto już ponad 40% wymaganej wartości energii elektrycznej, polecam Państwu do dnia 12 lipca zdać do Wydziału Administracyjnego Gospodarczego czajniki elektryczne w niżej wymienionych ilościach. I tutaj właśnie, drodzy Państwo, jest, mają oddać czajniki. No i, drodzy Państwo, pojawił się mem spontaniczny pod tytułem "Nie dla psa herbata" jako komentarz do tego pisma. To jest, drodzy Państwo... No właśnie, Enea podarowała za 250 tysięcy miecz Rydzykowi. Teraz, drodzy Państwo, moglibyśmy ten przeliczyć, ile policjantów mogłoby pić herbatę za ten jeden miecz dla ojca Rydzyka, drodzy Państwo? Ile psów mogło, dla ilu psów byłaby herbata? Nie, drodzy Państwo, to jest naprawdę... niektórzy, tylko w państwie Kaczyńskiego, Janek, tylko u tej bandy Kaczyńskiego. Niektórzy mówią nam, drodzy Państwo, że my jesteśmy tym jednym przypadkiem biznesu, który po prostu pracuje nad tym, żeby wykończyć własny punkt egzystencji, czyli PiS. Ale, drodzy Państwo, to jest ofiara, którą jesteśmy gotowi ponieść. Jesteśmy w stanie ponieść, naprawdę, szanowni Państwo. To jest, cytując klasyka, czyli, drodzy Państwo, Lorda Farquada, który Lord Farquaad to jest nasz idol, przypomina nam Jarosława Kaczyńskiego, no przede wszystkim pod względem wzrostu, bo on miał tam, zdaje się, jakieś tam 155 centymetrów nienawiści. Lord Farquaad, czyli słynny narzeczony Fiony, ten, który polecił Shrekowi wydostać ją z niewoli, a zanim się pojawił Shrek, to adresował słynną przemowę do rycerzy, która brzmiała: wielu z was zginie, ale to poświęcenie, na które jestem gotów. Więc, drodzy Państwo, my jesteśmy gotowi na to, żeby żyć w Polsce bez Jarosława Kaczyńskiego, nawet jak nam będzie to kosztowało nas oglądalność. Jesteśmy w stanie przeżyć. Zniesiemy ten cios, szanowni Państwo. Zniesiemy ten cios. Niech to będzie nasz wkład w zwycięstwo. Szanowni Państwo, do zobaczenia. To nie koniec, Janku, jeszcze się do Wójcika powiedzieć. Przepraszam. Przepraszam. No Maciek, no byś był niepocieszony, siedzisz i patrzysz. Słuchaj, wiesz, za co ciebie trzyma, za, nie wiem, czy to masz, no za coś, no, między innymi granatników. No wiewiórki mówią, że ty miałeś jakieś takie sny o potędze i składałeś takie pomysły, olbrzymie zamówienia, no bo Korea Południowa to dla was teraz jest naprawdę miejsce, gdzie możecie wszystko, prawda? I chciałeś kupować strasznie dużo sprzętu i kupiłeś część do tłumienia demonstracji. Po co? Jakie demonstracje? W kraju szczęśliwości. I granatników ma to wszystko. I ma te wszystkie plany wasze o tym, jak wy będziecie tutaj społeczeństwo trzymali za mordę. Powiem ci naprawdę, lepiej byś kupił nowe wyposażenie do wizji. Naprawdę już lepiej było się dogadać z Ziobrą. No, wiesz, ta prawda, tak. Lepiej już było, to już było lepsze. Tak. Tyle. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Nara.